Serdecznie witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Lot numer 12. Nie Hanower, tylko lot z 700 spod holenderskiej granicy. Ostatnie dwa loty nie udało się nakręcić, bo nie zdążyłem przyjechać. Pierwszy raz bateria się rozładowała, a drugim razem jak przyjechałem, to już akurat na wjeździe gołębie lądowały, ale był bardzo dobry lot. Siadło w 10 minut około 60 gołębi z 350, także gołębie wróciły już typowo do formy po tej chorobie gronkowcu tych górnych dróg oddechowych krwi. Zastosowałem medykamenty, no zobaczymy, wskoczyłem już wszędzie na pierwsze miejsca, także jestem zadowolony. Dzisiaj mamy lot 700, drugi maraton, jakieś wyjście do kategorii fajne jest, bo też z pierwszego ładnie siadły. Zobaczymy jak to będzie. Puścili gołębie o godzinie 6:00, do mnie mają 705 km. Liczę, że przy tym wietrze powinny 7,5 do 8 godzin być, czyli 13, 13.30 do 14 powinno się coś pokazać. Zakoszowałem 38 gołębi. Nie wsadziłem gołębi rocznych z tego względu, że przy tym wietrze mogłyby przejść lub wybijać gołębie moje lot rejonowy. Na pewno z około 5-6 tysięcy gołębi poszło. Widać, kibice przyjechali i nowy hodowca, klient przyjechał pierwszy raz do mnie, że chce się zasilić. Jak widać, buty już zostawił, na boso jest, czyli pójdzie bez kasy. Zamówił wszystkie młode po lotach, po gołębiach lotowych. Także koledzy, już nie zbieram zamówień, nie dzwońcie, bo wszystkie gołębie na dzień dzisiejszy są sprzedane jako późne, nie? Po lotnikach. Także nic nie będę miał, nawet nie przyjmuję zamówień. Wszystko zabiera ten kolega, zaczyna dopiero. Także czekamy na gołąbki i no i zobaczymy jak to będzie. Jeżeli przyjdą i zdążymy, to nakręcimy relację. Wszystko się pokaże na moim kanale YouTube. Zapraszam na moją stronę www.polarski.eu. Tam również jest kanał. Zapraszam do dyskrypcji. Także pozdrawiam i czekamy na gołąbki.